Fajnie to wygląda. Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Unbound. Moi drodzy, tryb online. Będziecie zaskoczeni, bo jest kompletnie inny niż w poprzednim Need for Speedzie. Kompletnie oddzielne zdobywanie rzeczy, odblokowywanie samochodów, tunigowanie samochodu, nawet postać musisz zrobić inną niż w fabule. Zauważyłem jedną rzecz, że w trybie online nie ma policji. Przynajmniej do tej pory nie spotkałem. Zobaczymy, co będzie dalej. A teraz zobaczcie, jak wygląda granie w trybie online w Need for Speed Unbound. Zostawcie łapę w górę oraz suba. No to sprawdźmy sobie tak. Tutaj mamy jazda dowolna i PvP. No to zobaczmy, o co w tym chodzi. Czy to jest jakoś zupełnie oddzielone? Patrzcie, tu się, to jest kompletnie oddzielone. Tu mamy oddzielny kreator postaci. Oddzielnie robimy sobie do trybu online postać. Ja oczywiście wezmę sobie tą samą, nie? A nie można wybrać nawet takiej postaci z trybu fabularnego? Szkoda trochę. Stosuj. Głowa, tu możemy wybrać jakieś włosy i tak dalej. I zobaczcie, zupełnie inne samochody się wybiera na starcie. Kurde, i to jest zupełnie inny tryb, totalnie oddzielny od fabuły. Zupełnie inaczej niż w hicie. Postać, banner mamy jakiś, ty, zobacz, edytuj banner. No, dajmy sobie coś takiego. O kurde, patrzcie tu personalizację, jak, ty, przypomina mi to Battlefielda. Tu mamy jakieś dźwięki, co to jest? Okej, tu mamy zwykłe. Co to? Rzadkie, epickie. Aha, dobra, tu mamy kategorie, okej, spoko. Dobra, przenieś postać. Obróć samochód, zbliż, oddal. No, ciekawe to jest. Dobre jest. Efekty jazdy możemy sobie tu wyłączyć. Okej. To co, bierzemy tego? Cały hajs na to stracę. Co bierzemy? Mam te 3-4 samochody do wyboru. Dobra, ten samochód jest w klasie A. Ten jest w klasie A, ale wymaksowany w klasie A. A ten jest w klasie A+. BMW mówicie? Ale mi się ten podoba. O kurde, jaki szeroki gnój. Patrzcie, pierwszy zlot w Need for Speedzie, ziomy. Pokaż baner. Interakcja. Pokaż profil. O, okej, ciekawe. To jest strefa pomiarowa jakaś. No i to auto, te pneumatykę ma? Okej, zaraz zobaczymy. O, tu nie zdobędę chyba gwiazdki. I tutaj zobaczcie, totalnie oddzielna kariera w stosunku do kariery, no nie? A, zniszczył mnie! Ty, on może mi... Patrzcie, ile mi zdrowia zabrał. Dobra, zobaczmy, czy mogę obniżyć furę. Jest czad. Trzeba gdzieś stację znaleźć, bo ziomek mi furę rozwalił, kurde. Patrzcie, tu widać, jak gracze śmigają na wyścigu. I oni się chyba nie ścigają z botami w tej części. Jedziemy zobaczyć, jak to wygląda? Nie wiem, czy zdążymy. Wiesz coś, co mi się nie podoba? Że na górze ekranu mamy napisane, z kim gramy, nie? Zobaczcie, taka brzydka czcionka tego jest. Podoba wam się to? Mi nie. O, tu chyba jadą. A oni jadą chyba pod spodem, bo tu jest jeszcze ten. Zgadza się? Tak, tam można pod spodem też jechać. Gdzieś nas minęli, ty. Kurde. Tak, widzicie, bo tutaj jest wjazd do tego... do tego zlotu tam na dole. Okej. Pierwszy mój wyścig. Mam samochód w sumie na tym samym poziomie, co inni gracze, więc chyba powinno być okej, nie? Zobaczymy. Pierwszy wyścig online. Jakie macie oczekiwania? Aha, faktycznie, oni mają... Ale na tym samym poziomie mają samochód. Pada deszcz, fajne zbliżenia, wszyscy mają stokowe auta. Początek Need for Speeda, pierwszy dzień. Odkąd działają, wiesz, serwery, nie? Dobra, zostawiam ich z tyłu. Cisną chłopaki. Ty, oni grają... Ciekawe, na ilu, w ilu FPS-ach gra się na konsolach, nie? Ty, tym GTR-em się zajebiście driftuje. Może będzie tak, że samochody z napędem na 4 koła będą miały lepszy drift, ty. Nie wiem, kurde. Wiesz, to jest Need for Speed, tu się wszystkiego można spodziewać, nie? O! O kurde, przypomniało mi się The Crew teraz, jak przez te budynki tam leciałem.
Ej, ładnie wygląda teraz ta gra, jak się jedzie pod tymi mostami, wiesz, ten deszcz i w ogóle. Jest 60 FPS-ów na konsoli, okej, no to spoko. To nie powinni mieć problemów w trybie online. Okej, oni mają chyba jakiś turbo gorszy samochód, bo ten GTR tutaj wymiata. Dobra. Wyścig uliczny. Znowu? Pułapka na turystów. A to jakiś... Zobaczcie, tu mamy jakiś ten... ciąg tych wyścigów. Kurde. I na playce grają ludzie. Ciekawe. Kurde, ale świecą tymi światłami. Dobra, wyścigi online, no tutaj widzieliście słabo, nawet nie widziałem tych przeciwników, bo byli gdzieś tam z tyłu, wszyscy mieli standardowe auta. Ale widziałem tutaj parę graczy się ze sobą ścigało i naprawdę jechali zderzak przy zderzaku praktycznie, no nie? W ogóle ten Nissan ma napęd na 4 koła i lepiej mi się nim driftowało niż BM-ką z napędem na tył i oponami driftowymi. Czy tutaj będzie tak samo jak w Hicie? Że będziemy musieli opony jakieś dziwne, dragowe montować, żeby driftować lepiej samochodem? Kurde, nie wiem. Ale to jest... Tak, dokładnie tak. Fabuła nie ma nic wspólnego z online. Mało tego, wygląda na to, że billboardy też się robi od nowa, na przykład ten tutaj. Ja już w fabule sobie dużo billboardów odblokowałem, a wbiłem tutaj i wszystko muszę robić od nowa. Także trochę mi się to nie podoba, wolałbym, żeby znajdźki były chociaż odkryte, no nie? Aha, właśnie, zajdźmy sobie jeszcze na zlot, bo tutaj jest niedaleko i zobaczmy, czy jak zajadę na ten zlot, to czy tam będą inni gracze też, czy możemy kogoś tam spotkać na tym zlocie. Tutaj mamy taki skrót, jesteśmy na miejscu, zbliżam się do zlotu. No, serwery na 16 osób, ale może robić matchmaking między większą ilością osób, jak myślicie? Listy... Maksymalna nagroda 22 tysiące. Dużo się tu zdobywa, zobaczcie. Tutaj mamy kilka wyścigów, ale tu jest S1, tu jest A, ja mam klasę teraz B w tym samochodzie moim. Zaproś wszystkich. Okej, okay. I trzeba czekać 30 sekund, żeby zaprosić. Dobra, wszyscy mają te same furki. Czy będzie kulturka? Zwróćcie uwagę na synchronizację, jak fajnie podrzuca tego gościa, który gdzieś tam podskakiwał, nie? Na tych wybojach. Wszystko było ładnie widać. Fajnie to wygląda! Na razie nikt się nie spycha, na razie pełna kulturka, ale poczekajcie, jak więcej graczy dobije. To nie będzie można grać tutaj. Te tryby multiplayerowe będą... Jezu! A ja wiecie co, nie wiem czy będę w ogóle kierownicę siema Kuba. Nie wiem czy będę w ogóle kierownicę podłączał do tego NFS-a. Zobaczymy, może okaże się, że zamieni się gra w jakiegoś Simcade'a. Nie no, nie ma szans, musiałbym sobie chyba na kierownicę na 50 stopni ustawić. Ale to bez sensu tak grać, już takie gry jak The Crew czy NFS-y to wolę grać już na padzie. Jest meta. Dawaj, 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 dawaj! O, nie udało się. Drugi. Kurde, fajnie. Dobra, mamy. I zobaczcie, tutaj jest klasyfikacja. No to chyba normalne, nie? Tak jak w Forzie, tak jak w The Crew, jak się grało online. Robisz 3 wyścigi i kto więcej punktów zdobędzie we wszystkich wyścigach, w całych mistrzostwach, ten zgarnia największą nagrodę. Raz mi odjechaliście na chwilkę i nagle nie mogłem was dogonić. O. Ciekawe, może ten draft tutaj jakoś działa, nie? Że twoja fura, jak jedziesz za nami, lepiej przyspiesza czy coś? O, ten gościu tutaj jakiś dobry jest, bo ładnie też trafił w ten start. No i ma odpowiedni samochód, nie? Nie chciałem go uderzyć.
No, też używa tego boosta co chwilę. To jest właśnie ten. O! Przed całą metą mi wyprzedzi ładnie. Trzeba cały czas tego boosta używać, wiecie? Żeby szybko jechać. Ekstra! Spoko. 16, 12, 20. Ten gość jest dobry. Też gra na PC-cie. No i słuchajcie, tak wygląda mniej więcej tryb online. Mamy tutaj wyścigi. Fabuły tu oczywiście nie mamy. W krótkim czasie udało mi się całkiem niezłą kasę zarobić. Zobaczcie, bo mam już 115 tysięcy. Podejrzewam, że jakbym cały czas wyścigi rypał tak przez godzinkę, to myślę, że spokojnie wróciłbym do tych 150-140 tysięcy, no nie? Myślę, że na lajcie. A póki co, to można sobie robić tą fabułę, tylko właśnie z mojej perspektywy, to co, zrobimy sobie całą fabułę i wbijemy potem do multika i musimy wszystko od nowa robić, wiesz, te znajdźki i te wszystkie malowania i tak dalej. Trochę szkoda tego, co? Jak myślicie? Z drugiej strony, jeśli jakoś ciekawie to pomyślą, no nie wiem. A czekaj, zobaczmy jeszcze tutaj. Co my tu mamy? Znajomi, 16 osób na serwerze. I tutaj widzimy kogoś z Xbox, tutaj PlayStation, Xbox, PC i PlayStation. Spoko, że jest gra cross-platformowa, no nie? Szkoda tylko, że tak mało jest osób na tym serwerze. Zastanawiam się, czy jak my zaczynamy jakiś wyścig, na przykład ktoś tutaj odpalił Ride, to jaki to jest gracz? Bad Forever. To jest gościu, który jest tutaj na serwerze, nie? Wydaje mi się, że nie ma globalnych zaproszeń graczy do jakichś tam wyścigów, na przykład, że odpal mi losowy wyścig i wiesz, wrzucać się do jakiejś sesji, na której w ogóle nie jesteś, tylko będziesz się ścigał tylko i wyłącznie z tymi graczami, którzy są aktualnie z tobą na sesji, nie? Myślę, że to jest takie średnie, że lepiej jakby to by działało jakoś globalnie, wydaje mi się. Wiesz, na początku pewnie graczy nie zabraknie i później też, no bo jak jest ta gra cross-platformowa, no to masz dostęp do trzech platform, czyli PlayStation, Xbox, PC, nie? Więc zawsze ktoś online będzie, ale mimo wszystko, no może spotkać się w jednym miejscu tylko te 16 osób. Wyglądają wyścigi ciekawe, jeśli chodzi o synchronizację, przynajmniej z powolnymi samochodami. Wygląda to ładnie, nie? Widzieliśmy, że tam samochody podskakiwały sobie, wchodziły w drift, wszystko było ładnie, płynnie. Zobaczymy natomiast, co będzie, jak samochody będą się poruszały z dużo większymi prędkościami, tak? Gdzieś koło 300 km na godzinę i tak dalej, nie? No i też może być opcja taka, że wiesz, będziesz chciał zacząć jakiś wyścig online, a okaże się, że nikt nie będzie chciał brać w nim udziału, nie? I co wtedy? No z botami nie pojedziesz, zresztą widzieliście, że botów podczas tych wyścigów nie było w ogóle. Także, wolałbym, żeby to trochę jednak było połączone z fabułą, ten tryb online, jak myślicie? Żeby coś z tego trybu fabularnego do trybu online przechodziło, nie? Albo żeby można było sobie przenieść chociaż niektóre stunigowane autka z trybu fabularnego. A tutaj wszystko kompletnie od podstaw, łącznie z postacią musisz zrobić. Dziwne to jest trochę, co? Tak czuję, że nie mam, znaczy z mojego punktu widzenia dłuższą metę, nie czuję, żebym miał po coś robić ten tryb fabularny. Nie? No bo tam fajnie sobie zrobisz tą fabułkę, wiesz, pojeździsz po świecie, odblokujesz to wszystko, ale potem musisz wszystko od nowa robić w online, tak? No nie wiem. Takie mam mieszane uczucia co do tego. Dostępność, jazda, grafika. Patrzę z tą rozdzielczością, bo kurde, przypadkowo musiałem to zmienić, nie? No i tyle. To jest tryb online. Tutaj chyba nie mamy innych opcji, widzę. Zobaczymy, co będzie później z tym trybem online, nie? Bo może coś się jeszcze rozwinie. Najważniejsze moim zdaniem jest i tak to, żeby tę grę rozwijali w czasie, nie? Żeby nie było, wiesz, że przyjdzie luty, czy tam styczeń i oni powiedzą, a dobra, to już ostatnia aktualizacja, nowy Need for Speed to będzie symulator na przykład, nie? Czy coś takiego. No mam nadzieję, że takiej wiadomości nie zobaczymy w niedługim czasie. Tylko, że faktycznie do gry będą pojawiały się nowe samochody, że pojawią się jakieś nowe tryby do multiplayera, że jakieś DLC ciekawe się pojawi, czy coś takiego, nie?